będzie Hajlik numer 6 i Denis Labryga to Miszczena opadła, bo to już nie jest Freak Fighter i tu się chyba zgodzimy. Jakbym przegrał tą walkę z gościem, który trenuje 2 lata, moim zdaniem to jest zamknięcie kariery. No i dotarłem. Real Gym by Konrad Karwat. Dzisiaj będziemy robili taki trening troszeczkę bardziej wydolnościowy. Żona weszła. Tak? Ja już 15 lipca chciałem iść na wesele. O kurde, panie, pewnie, że wpadniemy. Mówię, wyzwaniasz do mnie. Rodzę. O Jezu, w ten samochód. Chłopie, ja 3 lata temu na kolei pracowałem za 2000. I teraz Mamet Khalidow chce, żebym pomagał mu w przygotowaniu do Pudziana. Wiesz, ja jestem chłopakiem gdzieś z Podłowicza z wioski. Ja mi się nawet takie rzeczy to nie śniły nigdy. 3 takie argumenty, dlaczego jednak zostawiłeś Staromiela, poszedłeś do MMA. Na tamten czas? Tak. Tylko pieniądze. Nie, lepiej siedzieć na dupie, narzekać, ten taki, ten sraki. I potem tacy ludzie do niczego nie dochodzą w życiu. Cześć, siemanko, Eloszka, Krzysztof Ferenc-Weszek, Fericzy oczywiście dla kanału Olimp Sport Nutrition. Jak się domyślacie, to jest kolejna odsłona jazdy z wujaszkiem, a ja znajduję się w Łowiczu. Słuchajcie, drodzy, zawitaliśmy trochę wiecznie. To jest oczywiście Łowicz. Tutaj ktoś mi grzecznie przepuszcza. No i dotarłem. Real Gym, siłownie, zajęcia fitness, suplementy, diety, treningi personalne by Konrad Karwat. I to jest najważniejsze. I słuchajcie, teraz postaram się tak w telegraficznym skrócie, żebyście wiedzieli, co jest 5. Ponad rok temu, dokładnie z tego samego miejsca, z Łowicza, zabierałem w jazdę z wujaszkiem strong ekipę. W pełnym komplecie, czyli był Krzysztof Radzikowski, był Konrad Karwat i był oczywiście Dominik Abus. I powiem wam szczerze, porozmawialiśmy sobie wtedy ponad godzinkę. Ta rozmowa bardzo przypadła wam do gustu. Ja od tamtej pory przez cały rok 2022 śledziłem poczynania chłopaków. Oczywiście teraz początkiem 2023 roku również się tym zajmowałem. I moim skromnym zdaniem, sportowo na pewno bez dwóch zdań, najbardziej rozwinął się od tamtej rozmowy Konrad Karwat. I dlatego znowu znajduję się w Łowiczu, bo do Konrada na rozmowę właśnie przyjechałem. Porozmawiamy sobie o roku 2022, o początku roku 2023, o tym, co w jego karwatowej trawie piszczy. O tym, że pojawiła się piękna córeczka na świecie, o tym, że w ciągu roku 2 razy wchodził do klatki Federacji Hajlik. Jakby tego było mało, ruszył ze swoim formatem na YouTubie, który się nazywa Między Seriami, tam prowadzi rozmowy z fajnymi gośćmi. Jest w dalszym ciągu integralną częścią Strong Ekipy, kanał Strong Ekipy świetnie się rozwija. No i jakby tego było mało, jak grom z jasnego nieba walnęła informacja, że na Hajlik 6, 18 marca w katowickim spotku Konrad zawalczy, mimo tego, że to gala freakowa, moim zdaniem z mocnym sportowcem, z mocnym fighterem, z Denisem Labrygą. Ciekaw jestem, co Konrad będzie miał do powiedzenia w tym temacie. No ja mam dla was dwie takie niespodzianki, o jednej wspomniałem, pokażę wam, jak wygląda Real Gym by Konrad Karwat i pokażę wam również 11, jeżeli się nie mylę, jednostkę treningową w ciągu 6 dni Konrada. Dzisiaj wyjątkowo zamiast Marcina Bandla, zamiast bomby BJJ, Konrad będzie robił z kolegą taki obwodzik stacyjny, oczywiście pod sporty walki, pod MMA. Zrobimy wam kilka przebitek z tego obwodu. No i mam nadzieję, że materiał przypadnie wam do gustu. Później oczywiście wskakujemy w trasę, robimy jazdy z wujaszkiem i pogadamy sobie o tym, co u Konrada słychać. Dobra, tutaj mamy część, jest napisane sala fitnessowa, jak się domyślacie, tutaj kurde, odchodzą niezłe kulanki, harce z fawole. Siemanko, panowie. Siemanko. Jest, kurde, dzik notecki, Konrad Karwat. Dzik notecki to był Grzegorz Peksa w Strongmana. Taki bardziej łowicki, witam serdecznie, cześć. Siemaneczku. Opowiadaj od razu, cześć, dzień dobry. Bartek Dragański. Cześć Bartku, opowiadaj kądzio, co tu się dzisiaj będzie działo? A co będzie się działo? Dzisiaj będziemy robili taki trening troszeczkę bardziej wydolnościowy. W sobotę zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, w sobotę zawsze, nie zazwyczaj, jeżdżę do Łodzi na treningi z Marcinem Bandlem, robimy zawsze zapasy, bardzo mocny trening, mój najmocniejszy trening w tygodniu. W Zenicie? W Zenicie, tak. To są indywidualne zajęcia? Czy nie, to jest taka, to jest zamknięta grupa. Zamknięta grupa, tam kilku osób, która robi co sobota i to jest zawsze mój 11 trening w tygodniu, nie? Okay. W ciągu 6 dni. Nie, bo to... Tak, bo ja niedzielę całkowicie, ja niedzielę, jak przystało na katolika, nie pracuję. A co się stało, że bomby nie ma?
trenera? Mowa jest w Serbii. Mieliśmy jechać do Serbii, mieliśmy zaplanowany wyjazd na Brave i tam też mieliśmy przygotowane treningi. Tam jest Darko Stosić, chyba walczy teraz o pas nad Brave'ie. I mieliśmy tam właśnie jechać sobie na Serbii na 3-4 dni. No niestety sytuacja w Halik, wiadomo teraz jak wygląda. Wiemy jak, a po to tu jesteśmy. Wszystko się tam pozmieniało, jeżeli chodzi o te konferencje i tak dalej, więc ten wyjazd został mi uniemożliwiony. Nie z winy Halik, ani nie z mojej winy, po prostu zdarzenie losowe. Nikt się tego nie spodziewał, co się niestety stało. I jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem. Dobra, słuchajcie, my sobie z Kądziem pokręcimy oczywiście ten trening stacyjny, bo tu trochę będzie crossfitu, trochę będzie pewnie podsporty walki, trochę będzie elementów siłowych, motorycznych. Zobaczymy, co tutaj będzie przygotowane. Ja sobie usiądę, chłopakom nie będę przeszkadzał, kilka przebitek wam zrobimy. Pokażemy, jak Kondrat ciężko trenuje w wyjątkowych okolicznościach i później wsiadamy do mojego Joker Mobila. Z godzinkę sobie na pewno pogadamy o tej informacji, która... Co? Za was to mi zrobili. Zobaczcie. Pogadamy sobie o newsach, o całym roku 2020, o 2022, o 2023 oczywiście i o tym, co się zbliża 18 marca, ale to już w furze. Posłuchajmy tutaj kierownika zamieszania, co ma do powiedzenia. Jak to dzisiaj będzie wyglądało? Dobra. Mamy 10 stacji, 30 sekund pracy, pierwsze obrążenie robimy 30 sekund pracy, 5 sekund przerwy. To jest tak na przepałkę, na rozgrzewkę. Robimy chwilę przerwy i później dopiero robimy, zrobimy dzisiaj 3 okrążenia pod rząd. 30 sekund pracy, 0 sekund przerwy, tak żeby jak najszybciej przechodzić ze stacji do stacji. Będzie 10 stacji. Tak. Do wentylatoru teraz. Żona moja szła. Tak? Czekamy z kim? To się zaraz dowiemy. Miałem wrócić. No już jesteśmy we trzech. Słuchaj, tu mamy taką Aleję Gwiazd, też będę Cię prosił, żebyś podpisał. Tutaj ktoś, jeżeli ktoś ciekawy do nas przyjeżdża, zawsze ktoś sobie zostawia autograf. Tutaj mamy recepty, wszystkie te odżywki. Wchodzimy dalej na obiekt. Mamy plakat z Halik 4, na której już miałem przyjemność walczyć z Radkiem Słodkiewiczem. Wygrana. Tak, wygrana walka. Po lewej stronie baner mojej siłowni, Real Gym by... No Konrad Karwat inaczej się nie dało. Tutaj mamy z dwójeczki plakat. Też się biłem na dwójce. Biłem się z Tarzanem. I też wygrałeś. Też wygrany. No i niedługo pojawi się z Halik 6. Mam nadzieję, że też z wygranej. Tak. Strong ekipa. 100 tysięcy, srebrny przycisk. To jest chyba coś, z czego jesteście dumni, co? Mega. Jesteśmy dumni. Zrobiliśmy to tak naprawdę w rok. Tak. Więc to też mi się wydaje, że bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o polski internet. Tu jakieś przykładowe puchary, jak zdarzyło mi się już w tym roku, nie, to mam nowy rok, w tym roku 3 razy przeprowadzać, dwa razy, teraz będzie 3. przeprowadzka, więc tych pucharów naliczyliśmy z małżonką ponad 200, łącznie jeżeli chodzi do strachmetę wszystkiego, a tutaj takie wybrane postawiliśmy, jest z pojedynku gigantów, jest z Mistrzostw Świata Juniorów w strachmenie, jest z Mistrzostw Polski Juniorów w strachmenie, są jakieś, tak, są 2 z Halik, jest jeden z Halik, drugi z Halik jest tam. Są z Pucharów Polski w strongmanie, także gdzieś trochę tego jest. A jeżeli przychodząc do samej siłowni, to tutaj mamy taką strefę cardio, czyli bieżnie, rowerki, jakieś wioślarze, no i maszyny, nie? Idziemy sobie dalej. Prowadzę. Tam szatni nie będę pokazywał. Nie, tam nie ma co. Bo to wiadomo, żeby sam sanepid nie oglądał. Wchodzimy dalej. Tak jak widzimy, tutaj chłopaki już trenują. Strefa jeszcze po lewej stronie maszyn. Tutaj mamy bramę, lustro pękło, nie zwracać uwagi, w poniedziałek naprawią, sztanga się obaliła. Oj, to bardzo często to się zdarza, gdzieś staram się to systematycznie naprawiać, ale wiadomo jak to jest, że nie zawsze z tymi terminami się dogoni. Nie? Tu mamy wolnych klamotów, tutaj, tak, to można sobie podźwigać. No tutaj graffiti mi kółeczka zrobił, mamy Lidzim, no i oczywiście nie mogło być inaczej. Strong ekipa. I mamy jeszcze jedno pomieszczonko. To jest taki, ja to nazywam bajzel, ale ja to lubię ćwiczyć najbardziej, czyli mamy podest. W takim bajzlu, kurde, dziki notecki odnajdują się najlepiej. No dokładnie, mówię, to jest to co mnie kręci najbardziej, czyli dźwiganie gdzieś tych klamotów. Mamy szkocką belkę, gdzie w Polsce na siłę się to nieczęsto niestety zdarza, moim zdaniem. Ćwicz sobie spoko, tak tam wiesz, tutaj sobie nie przeszkadzaj. Mamy belkę szkocką, mamy też walizki do strongmana, a wbrew pozorom ten sprzęt nie musi być tylko wykorzystywany w samej stricte
A tu jest taki ryj, żeby odstraszał. Jak ktoś przychodzi, nie chce, wiesz, odstawić czegoś na miejsce, to widać, to patrzą i kurwa, jaki brzydki gość. I odstawia, nie? Walizki w stronę, moim zdaniem, świetne też pod MMA. Można sobie wzmocnić ten korpus cały, może sobie na tym trenować. No i chwyt. No właśnie, oczywiście chwyt. Ale też i po trójbój siłowy wiem, że te chłopaki trenują, wiem, że chodzą z jedną walizką też, żeby wzmacniać te mięśnie brzucha, więc to wszystko jest jak najbardziej wykorzystane, nie? Myślę, że teraz jest dobry moment, Konrad, żebyś, kurde, napił się porządnie, zjadł, wziął prysznic. Znaczy nie, jeżeli chodzi o prysznic, to raz w tygodniu tylko. Bo odparniam się, jeżeli chodzi o bakterie. A ja dwa razy. za dużo. Trochę treningu pokazaliśmy, odrobinkę pogadaliśmy, ale oczywiście to, co najważniejsze, zostawiliśmy sobie na teraz, na tą jazdę z wujaszkiem, na ploteczki, a w zasadzie na grubą, tłustą gawędę. Oficjalnie, to jest oczywiście kolejna odsłona jazdy z wujaszkiem na kanał Olip Sport Nutrition. Moim dzisiejszym gościem jest Konrad Karwat. Witam Cię już tak oficjalnie. Witam Cię serdecznie, witam. W moim mobilnym studio. Witam serdecznie, bardzo piękne studio. Już tak. Miałem przyjemność tutaj gości, witam serdecznie Twoich widzów. Oraz pewnie swoich, bo też gdzieś moi tutaj oglądają. Widzów, słuchaczy, pamiętaj, bo to ludzie tak traktują trochę podcastowo. Niektórzy oglądają, niektórzy słuchają. W prawo, lewo, prosto, prosto cały czas. Prosto sobie zobaczyć trochę starego, pięknego łowicza. Konrad, podsumujmy sobie rok 2022. Rok temu byłem tutaj z tego samego placu. Zabierałem oczywiście Krzycha, zabierałem Dominika, zabierałem Ciebie. Powiedziałem, to sobie zobaczysz w materiale, że moim skromnym zdaniem najbardziej zawodowo, a na pewno sportowo, to bez dwóch zdań, z waszej trójcy, strong ekipy, ty rozwinąłeś się najmocniej. Pogadajmy sobie najpierw córa. O, to najważniejsze. Najważniejsza rzecz. Pokazał się twój chyba największy skarb, abstrahując od partnerki, ale córka to jest oczko w głowie. Co się zmieniło w twoim życiu? Jak to rzutuje teraz na twoje życie zawodowe, prywatne, sportowe? Wiesz co, tutaj w prawo. Mi jedna rzecz, która mnie najbardziej męczyła, znaczy męczyła, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Wiesz, jak się dowiedziałem, że zostanę tatą, to każdy gadał, o, to teraz się wszystko skończy. I uwierz mi, 80% tych komentarzy to było, no, to już jest po sporcie, to już jest po karierze, to już jest po wszystkim. Teraz dziecko, trzeba się dzieckiem zająć, a guzik, prawda. Jak sobie dobierzesz mądrą kobietę do związku, jeżeli będziesz się z nią dogadywał, jakoś tam, wiadomo, uzupełniał, to się nic nie kończy, dopiero najpiękniejsze się zaczyna, moim zdaniem, bo... Nie, wiesz, często wracałem gdzieś, czy po strongmanie, czy tam, wiesz, po jakiejś pracy zmęczony do domu. No nie miałeś tej motywacji. Uwierz mi, raz wracam po dwóch, trzech treningach zajechany do domu, widzę, jak ona śpi, mam 100% baterii naładowanej. Mogę robić wszystko od nowa. Jest taka motywacja, ktoś, kto ma dzieci, wie to na pewno, wiesz, no już wiadomo, że robisz też dla siebie, musisz żyć dla siebie, ale też żyjesz dla tego drugiego człowieka i to jest tak zajebiste, że to jest nie do opisania w ogóle, nie? Ja pamiętam w ogóle, jak się to wszystko zaczęło. Była taka sytuacja, że to była sobota, gdzieś tam umówiłem się z takim moim przyjacielem, który mieszka na co dzień w Warszawie, znamy się od dziecka, Łukasz Kozmona, pozdrawiam Cię serdecznie. I wiesz, gdzieś tam mieliśmy się tego dnia spotkać, no i tak faktycznie podjechał do mnie pod blok, gdzieś tam się spotkaliśmy, tam sobie mieliśmy samochodem, no i mówi, kurczę, mój brat tam, ty nie masz teraz żadnej walki, wiesz, tak, nie jesteś w jakichś mocnych przygotowaniach, mój brat, by pokierował, może byśmy pojechali na jakieś piwo czy coś, ja nie chciałem pić za bardzo, bo ja rzadko bardzo piję, naprawdę mi się to rzadko zdarza, ale mówię, no jak chcesz się napić, to nawet ja mogę pokierować, nie ma problemu. No i patrzę, Kurczarek tańcula, jakiś koncert gra, jakieś tam dyskotece. Mówię, to fajnie, Szarkowi niespodziankę zrobię, wiesz, zaskoczenia, z Arkiem się bardzo lubię, więc wiesz, zrobił taką niespodziankę. No i faktycznie wsiedliśmy w ten samochód, patrzę, jakąś tam dyskotekę znalazłem, gdzie on tam właśnie grał. No i mówię, przejedziemy się. No i wiesz, faktycznie tam patrzę, ludzie sobie z Arkiem robią zdjęcia, sobie kaptur na głowę założyłem, podchodzę pod to zdjęcie, normalnie, wiesz, to nie można zdjęcie? Można, wiesz, i kaptur zdjął. O, Konrad, wiesz, tego, zbiliśmy pionę, gadamy, ha, 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 ha. No i Arek mówi, ty wiesz co, kurwa, zajebiście, przyjechałeś, zaraz tu przyjdę, pogadamy, tylko wiesz co, muszę na chwilę tam się rozliczyć, tam coś do właściciela dyskoteki i zaraz do ciebie tu przyjdę, nie? Ja mówię, spoko, nie? Czekam tam, jak się schowałem też tam gdzieś, żeby tam... Ja nie lubię tych zdjęć robić za bardzo, ja bardzo lubię wszystkich widzów, pozdrawiam serdecznie i tak dalej, ale ja się nie pcham nigdy na takie coś. Nie jesteś, nie czujesz się gwiazdą, nie jesteś brat. Nie, ja gdzieś tam wolę sobie z boku stanąć, gdzieś tam się schować, no i właśnie z tym moim przyjacielem gdzieś tam się schowaliśmy. No i kurczę, ja naprawdę mam bardzo dobrą relację w domu. Różne ludzie do mnie w życiu bywały, ale naprawdę mam super relacje. I mówię, nie ma czegoś takiego, że... O, ale kolejka. Że... Tu w lewo możemy dać. Że... tak, tu. Że do mnie, wiesz, na przykład moja tam narzeczona do mnie wydzwania, że wiesz, że gdzie jesteś, miałeś w domu, nie macie, nie ma czegoś takiego. A tu jest jedno połączenie, drugie połączenie, trzecie. Mówię, kurde, no, tak do mnie nie dzwonią. Wiesz, że wyszedłem, wiesz, już takie trochę złe odebrałem. Że mówię, no wiesz, że się rzadko z niej widuję, mówię, wydzwaniasz do mnie. Rodzę.
O Jezu! W ten samochód, wiesz, ten tajsunach tam na mnie czekał później, o nim zapomniałem, furę i prułem do tego mówicza, jak najszybciej się dało, bo tam gdzieś za Kutnem. Ale to rozumiem, że to jeszcze nie był taki termin zakładany, że to nie, jest tak... Nie! Totalnie nie. Zaskoczenie. No i wiesz, jadę, zapierdzielamy i mówi, kurde, to zabijesz nas. Mówię, jedziemy, mówię, jak nas zatrzymają, jak będą nas gonić, nie obchodzi mnie to, nie stajemy nawet. Dojechałem szybko do domu, i wiesz, samochód do szpitala, bach, no i Zosię mam już. Taka historia. Moja narzeczona też się uparła, żebym był, znaczy uparła się, poprosiła mnie, żeby był przy porodzie. Ja tak, kurczę, za bardzo, wiesz, nie czułem odważną na tyle, ale no mówię, skoro chcesz, to okej. Okay. No ale jak lekarka zobaczyła, jak ja wyglądam, wiesz, w prawdzie tego, mówi, panie, idź pan stąd, bo zaraz to będzie pogotowie kolejne potrzebne. No i wiesz, ale mówię sobie tak, czy chce pan przeciąć pępowinę? Ja mówię, no... Oczywiście, że tak, no, chodzimy jeszcze znowu. Pewnie, że chce. Okej, w porządku. No to zawołam pana, już tam będzie po wszystkim tam krzyki. Wiesz, córka 4200 się urodziła, także ta żona moja się tam urodowała. Mówię, żona narzeczona raz, wiem, że się mylę, no ale w lipcu mamy ślub, więc tak sobie już wiesz. Raz mówię tak, raz tak. O 4200 to kawał kobiety. Ja ważyłem 3900 i mówili, że kawał chłopa. Największa na oddziale. No kurde, zdrowa kobita. Tak jest. Gdzieś troszkę tam się pośmiewali w szpitalu, wiesz, to jest miasto 30 tysięcy ludzi mieszka. No, no, ja nie robię z siebie gwiazdy, no, ale mnie to zna każdy. No bo to wiesz, jak to jest 30 tysięcy ludzi, no to jest, to jest tak, że już gdzieś tam mnie rozpoznają. Już wiedzieli, czy ja to jest córka, wiesz, po nazwisku nawet. No i dzwoni do mnie, czy dzwoni, wychodzi do mnie ta pani, jak to się nazywa, ginekolog, tak? Czy położna? Położna, mówi, no już jest ten do przecięcia. Dobra, podchodzę, biorę te nożyczki, tak. Ale proszę tego pana wyprowadzić. I nie ciągnąłeś? Zabrali mi nożyczki, mówią, proszę tego pana wyprowadzić. To są piękne historie, ale fiknąłeś orła, czy nie? Nie, ale tak już byłem na pograniczu. To jest tak, jakbyś tak dostał na szczękę, to takie uczucie, wiesz, mówię, kurde, nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. I tak po 20-30 sekundach dopiero do siebie doszedłem na tym korytarzu, że jednak chyba nie dałem rady. No to takie moje rozczarowanie, bo trochę tego, że jednak żałuję, że nie przyciąłem, ale jakaś fajna historia, jakaś fajne wspomnienie. Na pewno córka kiedyś to sobie obejrzała, się gdzieś miała, że tata taki niby odważny, a to jednak wymięk. No dobra, przycięli tą pępowinkę, no i chwilkę później chyba był ten moment, że mogłeś już do przyszłej małżonki. Tak, tak. No i opowiedz trochę o tych emocjach, jak już wziąłeś córę pierwszy raz na ręce, zdjęcie się oczywiście. Nie wiedziałem w ogóle, wiesz, to jest taki szok, że ty nie wiesz, co robić. No ta pani do mnie mówi, żebym zdjął koszulkę, żebym, wiesz, dziecko wziął do siebie na klatkę. No to powiem ci szczerze, to łzy tak, nie? No nie do pisania to jest w ogóle, nie? Zawsze, wiesz, ci moi koledzy, którzy mają gdzieś, mówili, zobaczcie, jakie to jest szczęście. Ja mówię, chłopie, startowałem w zawodach, zawody wygrywałem. Mówię, te walki na tym High League'u, no ja... Wiem, co to jest radość. Ja wiem, co to jest radość, nie musi mi tego mówić. Ja wiem, jak to się cieszyć, to nie jest ta radość. Jednak to prawda. To nie jest tak, jakbyś wygrał jakiś zawód, to nie jest tak, jakbyś zarobił milion złotych. Wiesz, nieraz zarobisz kupę siana, na przykład też jesteś szczęśliwy, nie? Trafisz jakiś projekt, zrobisz, kurczę, odbierzesz jakąś mega wypłatę albo coś, zajebiście jest. To nie jest to. To jest takie uczucie nie do pisania. No nie jesteś w stanie w ogóle do niczego tego porównać. To jest szczęście, ale zupełnie inne szczęście. Absolutne. Tak. Inne, po prostu inne. Po prostu inne szczęście. Takie, moim zdaniem to jest takie prawdziwe szczęście. Takie, wiesz, takie pochodzone, to szczęście takie, które, takie życiowe. Temat rodzinki, myślę, tak, że sobie fajnie podsumowaliśmy. Mały kroczek w tył, dosłownie tak w dwóch zdaniach. Miała być walka, jak się widzieliśmy ostatnio, rozmawialiśmy o tym, dyskutowaliśmy. Miała być walka z Super Mario, tak, z Mariuszem Sobczakiem. Okazało się, że nie doszło do tej walki. Ja to myślę, że dzięki Bogu, bo jeszcze byś chłopakowi, kurde, krzywdę zrobił. Ale to już zostawmy Mariusza w spokoju. Tak. Była walka z Tarzanem, była walka już też z Radosławem Słodkiewiczem. Opowiedz tak trochę, Konrad, o tych, kurde, emocjach. Tyle lat przecież byłeś ogromnym prospektem, jeżeli chodzi o nie tylko polski, bo też europejski, światowy strongman, tak? No, może też bez przesady, tak? Ale jednak wyniki i na Arnold Classic, i wicemistrzostwo świata do 23 roku życia. Tych pucharów, tak jak sam powiedziałeś gdzieś tutaj na nagraniu, ponad chyba 200 z różnych imprez, większość albo w zasadzie to wszystkie, nie? Gdzieś z imprez strongmańskich. 2021 rok, totalna zmiana, idziesz w to MMA. Opowiedz trochę, jakie to są emocje, jak się wchodzi do tej klatki. Czy gdzieś tam cię zaskoczył czymś, kurde, Tarzan? Który przeciwnik był dla ciebie trudniejszy? Podsumujmy sobie ten taki fragment roku 2022 pod tytułem MMA. Wiesz co, ja w życiu miałem taką zasadę, że jeżeli coś będę robił, to będę to robił zawsze na 100%. Jeżeli ktoś mi coś płaci, jeżeli ktoś coś ode mnie wymaga, no to ja, ktoś mi dał też, no nie oszukujmy się, no ten High League też gdzieś mnie rozpromował, jeżeli chodzi o
ogólnie o internet, nie? Nie mogę tego powiedzieć, że bo Strong Ekipa otworzyłem, Strong Ekipa mnie tam gdzieś dźwignęła, no bo oni też się do tego przyczynili, nie? Z kilku tysięcy czy z kilkunastu, ty tam miałeś około, nie wiem, 10-12 tysięcy, no teraz tam idziesz w kierunku 80 tysięcy, więc wiadomo, że Strong Ekipa swoje, no ale Heilig cię, można powiedzieć, skądś wyciągnął i dał jednak rozgłos temu nazwisku, nie? Ja skoro nie robię tych tak zwanych dymów, no to chociaż chciałbym się bronić jakąś tam stroną sportową swoją. Ja nie uważam, ja to wiem. Ja talentu do sportu, w lewo możemy dać. Ja talentu żadnych do sportu walki nie mam, tam dużo co pisze, kiedy Karwat w KSW? Karwat w KSW to może być, jak sobie bilet na trybunę kupi, to wtedy będzie na KSW, żeby tam poglądać prawdziwych zawodników, jakim jest Halidow Materla, czy tam Artur Szpilka teraz, który się tam gdzieś z tego boksu przenosi. A nie żeby tam gdzieś walczyć, bo to nie jest w ogóle ten poziom, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak jest na przykład przeskok między tymi free fightami, a tym prawdziwym MMA. Wiesz, ja podejrzewam, że jakbym zrobił taką rundę z Andryszakiem czy z kimś, to bym był zmieciony w ciągu najbliższych 15 sekund. Ale gdzieś jeżeli chodzi o te free fighty, uważam, że nie jestem najgorszym zawodnikiem, że przez te dwa lata niecałe, które gdzieś to robię, zrobiłem dużo, jeżeli chodzi o ten okres czasu. I chciałem się cały czas rozwijać, wiesz, w tym kierunku, bo mówię, nie robię tych dymów, nie chcę się tam z nikim szarpać, tak jak teraz sam, wiesz, walka sportowa już typowo, duże wyzwanie. I zaraz będziemy o tym rozmawiać. A, to nie chcesz się cofnąć. Która walka trudniejsza? Tarzan czy Słodkiewicz? Wydaje mi się, że Tarzan, bo była zmiana rywala, wiesz, to było dla niego też ciężkie, bo on się dowiedział gdzieś tam też w ostatniej chwili, ale dla mnie też, bo wydaje się przygotowałem na zupełnie innego rywala. On trenował wcześniej, ja tak naprawdę, ile, 6 miesięcy trenowałem to MMA? Do tej walki i tak byłem, no, kiepskim zawodnikiem. Jeżeli miałbym porównać teraz Konrada Karwata z pierwszej walki do Karwata z drugiej walki, to uważam, że to jest przepaść. Że to jest przepaść, duża przepaść, bo jednak tego czasu na tych treningach poświęcałem sporo. Bardzo mam młody sztab trenerski, bo Jacek Żelazko i Marcin Bandel to są, no naprawdę, powiem ci, trenerzy przez duże te. Nawet przez P, bo to pan trener Żelazko i pan trener Bandel potrafią tak zawodnika ładnie ukierunkować, przynajmniej na mojej podstawie mówię, nie? Że ja z nim gdzieś znalazłem tak wspólny język, że mówić, ja byłem przekonany, że ja się do tego totalnie nie nadaję, bo ja tą stójkę wziąłem, jaką mam, ale oni znaleźli troszeczkę z innej strony, mi pokazali to MMA, ja mówię, kurde ty, ja mogę to robić, może nie na jakimś super, mega mocnym poziomie, ale w tej free fight tak mogę sobie gdzieś tam radzić. Pokazali, że nie trzeba szlifować tego i tam po macoszemu, tylko Konrad, skup się na tym, gdzie ty jesteś, chłopie mocny. No jesteś piekielnie silny, rzadko kiedy ktoś jest taki silny. Może nie jesteś super sprawny motorycznie, ale jak już złapiesz, to kurde ciężko z tych twoich łap się wyrwać. Wiem, bo miałem okazję i być w Zenicie, wiem jak się ciężko z tobą szarpać. Byłeś u mnie gościnnie w Unique Fight Club, rzucałeś mną kurde prawie że pod sufit. Oj, wtedy ja nie robiłem zapasów dosyć długo, więc czułem twoją piekielną siłę. I mało tego, zdradzę ci taką tajemnicę. Łokieć od strony wewnętrznej, po tym jak mi klucz próbowałeś tam wyciągnąć, mam nawet nagrania z tego, po dziś dzień mnie boli. No kurde, przepraszam, nie chciałem ci po dziś zrobić. Dzień. Czy ja mogłem klepać. Ambicja. Ale też zobacz, ile nabrałeś doświadczenia, patrząc od Heilig 2 do Heilig 4, bo ile ci zajęło, powiedzmy, rozprawienie się z Tarzanem, który może też nie był w fenomenalnej formie, ale jednak gabaryt, wiesz, chłop prawie, kurde, 2 metry wzrostu, tam nie wiem, ile on wtedy ważył, myślę, że ze 110 czy kurde, coś takiego, teraz to waży chyba ze 120 kg. A ile ci zajęło rozprawienie się ze Słodkiewiczem? Tam w drugiej rundzie ground and pound, a zobacz, a tutaj Słodkiewicz w zasadzie, ile tam trwa ta walka? Pierwszy rundzie skończył, ale wiesz też, moim zdaniem Radek niedoceniany też jest troszeczkę, wiesz, no, ja, pamiętajcie, że ja to mówię wszystko ze strony free fightów, to nie chodzi mi o ogólne MMA, że Radek jest niedocenianym zawodnikiem MMA, no bo nie jest, no bo nie oszukujmy się, ja czy Radek, czy Tarzan, to nie jesteśmy żadnymi zawodnikami MMA, tylko zawodnikami freakowymi, ale jeżeli chodzi o te właśnie freakowe federacje, Radek nie jest złym zawodnikiem, Radek dobrze boksuje, uważam, tylko że no, słuchaj, Jakub Szostak też nie jest słabym zawodnikiem, uważam. Doskonały przykład. Krystian Budzianowski, z nim też robiłem, zresztą byłeś wtedy z nami. Byłem. Też nie jest z pierwszej łapanki.
No i ja, no to jestem, no tam gdzieś też, no nie jestem, wiadomo, fenomenalny, no ale też gdzieś w porównaniu z tą trójką podobne umiejętności mamy. No naprawdę robił się z takimi chłopami, kurczę, no, no nie brał sobie lekkich walk, tak? Wiesz, słuchaj, wziął gościa, ile jestem od niego młodszy? Dużo młodszy. Nie bał się tej walki, wziął tą walkę, jak dla mnie pełen szacun. 20 lat różnicy, moim zdaniem. Na ówczas było, moim zdaniem, 20 lat różnicy, jak w mordę strzelił. To nie jest jakiś taki, wiesz, chłop, który, a z tym się nie będę bił, z tym się nie będę bił, dajcie mi tego, wiesz, bierze wszystko, co mu dają. I to też się liczy, wiesz, ludzie tam skrytowali, o, trzeci raz przegrał, do niczego się nadaje. Nienawidzę takiego podejścia, powiem ci, bo wchodzisz tam, przynajmniej ja, daję z siebie tam 100% i jak później czytasz te komentarze, o Jezu, się do niczego nie nadaje, kurwa, wejdź i pokaż, zrób. Nie, lepiej siedzieć na dupie, narzekać, ten taki, ten sraki i potem tacy ludzie do niczego nie dochodzą w życiu i mają pretensje do wszystkich wokół, tylko kurwa nie do siebie. Tego nie rozumiem. Zamiast, wiesz, spojrzeć z swojej strony na jakieś błędy, to nie, krytykują wszystko wokół. I właśnie moim zdaniem Radek też został niesłusznie skrytykowany, bo też wyszedł do tej walki, ja uważam, że jestem dużo od niego młodszy, czy uważam, no jestem dużo od niego młodszy i uważam, że też pokazał jaja, kurczę, wyszedł do walki i tyle. No ale Radek Radkiem, Tarzan Tarzanem, a przed tobą wyzwanie, że jak ja usłyszałem, jak ta nowina, ogłoszenie, kurde, padło, że będzie High League numer 6, katowicki spodek 18 marca, czyli dosyć szybko, i Denis Labryga to Miszczena opadła, bo to już nie jest Freak Fighter i tu się chyba zgodzimy. No to nie jest, ale słuchaj, Krzychu, kurczę, no z kim miałbym się teraz bić? Wiesz, mógłbym z tobą się bić na przykład. Ale nie trochę nam nie wyszło. Gdzieś tam się nie dogadali. Gdzieś tam wiem, że były rozmowy. Chyba możemy o tym mówić. Z Meduzą? Możemy mówić. Z Meduzą gdzieś tam też były rozmowy, też się nie dogadali. Kurde, ale fajny temat z Meduzą, co? Tak przy okazji. Zajebista walka była z Meduzą. Miałeś, powiedz... Ja bardzo Meduzę lubię też, wiesz, więc... Bardzo, bardzo fajny, prywatny gość. Tak. Na macie bardzo, bardzo taki, wiesz, poukładany. Miałeś okazję się pokulać z Meduzą? Właśnie nie. A ja miałem. Dory? I powiem ci, zapaśniczo... Nie obrazi się chyba Meduza o to, nie miałby do ciebie podjazdu, ale jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, jak już się spada w parter, jak się znajdujesz w płaszczyźnie, gdzie on jest na plecach, obojętnie, czy jest w półgardzie, czy w gardzie, czy ty jesteś w jego gardzie, i on zaczyna robić brazylijskie jiu-jitsu, to jest coś, czego się nie da opisać, nie? Tak? O, to się zrobi. To jest węgorz. On non-stop pracuje, on non-stop się rusza, on non-stop cały czas coś wyciąga. I tutaj nieskromnie powiem o swoim klubie, no w Zenicie Łódź, to taki Medus, to ja mam 40. Wiesz o tym, że to ja mam z kim popracować. I tamten klub słynie z brazylijskiego. Uważam, że jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, jeżeli chodzi o parter. Mogę chyba tak śmiało powiedzieć, no bo Bandel, no to samo nazwisko, które to firmuje, no to już nie trzeba nic. Gość pobił rekord podań braci Gracie, tak? Rodziny Gracie, więc no to no wiem, gdzie jest. Zenit jest w Zenicie, o. Tak. Jeżeli chodzi o parter. Więc uważam, że w tej walce, to byłaby fajna walka na pewno. Też tak uważam. Bardzo fajna walka. Ciężki chłop, kurde, ma pojęcie. No dobra, no ale tej walki nie ma, ze mną walki nie ma, zaraz widzowie będą pisali dlaczego. Słuchajcie, kiedyś na Prime chcieli nas zestawić, tak. Ja się zgodziłem, Konrad się zgodził. Później były drugi raz pytania o tą federację, ja się zgodziłem, Konrad się zgadzał. Cały czas ten temat się przewijał. Ja już nawet dostałem ostatecznie wiadomości, że dobra, to klepiemy, wrócimy do ciebie z konkretami, nie wrócili, tak? No i... Federacji chyba nasze te... Znaczy, ty nie miałeś kontraktu z Fejmem na więcej walki, ja miałem gdzieś tam z High League, więc tam się federacje po prostu nie dogadały. Nie dogadały, no i ostatnio chyba też możemy o tym powiedzieć, nikt się nie będzie gniewał. Była propozycja, żebym się bił z Konradem w High League, Konrad się zgodził, ja się zgodzę. My może wódki razem nie piliśmy, wielkimi ziomkami właśnie, nie jesteśmy, ale... Bo powiem ci, że nie chciałem tego robić przed kamerami, ale skoro nawiązałeś, to wpisałem cię na listę, wiesz, ja się tego wszystkiego nie ogarniam, bo to dopiero po walce, ale już 15 lipca chciałem się nawet na wesele zaprosić. O kurde, panie, pewnie, że wpadniemy. Zobaczcie, ile w tej... Zaproszenia ci wyślę później, bo dopiero od marca z tym ruszam, bo do walki mam obiecane w domu, że nie podejmuję tych decyzji, ale i tak chciałem cię zaprosić, pewnie. Skoro zacząłeś ten temat. No to wpadniemy. To oficjalnie będzie w marcu, a teraz już ci mówię, bo to wiadomo, że czas... Wiesz, mi się podobało, wiesz, robiliśmy tą listę, też się odbiegnę od tematu. Robiliśmy tą listę i tak, wiesz, zbierałem tych wszystkich, wiesz, bo od kolegów zacząłem, nie? No i tak mówię, kurwa, Friczek, jak była walka ze Słodkiewiczem, przyjechał.
Felicio do mnie, przepraszam, że tak mówię po nazwisku, no ale tak jak mówię w domu, tak mówię też do ciebie. Mówię tak, Felicio, jak się dowiedział, że się bije z Labrygą, napisał do mnie, że mi chętnie pomoże. To robię wesele i teraz tak, nie zaprosić Felicio'ego, no kurwa, ja bym się obraził na przykład. Ja bym się nie pogniewał. A ja bym się, ja na twoim miejscu bym powiedział, no kurwa, jak ktoś do mnie potrzebuje, to kurwa przyjeżdżam, a jak, wiesz, coś się u niego w życiu dzieje, to ma wyjebane. Nie, jest mi bardzo dla mnie to byłoby na przykład słabe takie coś, nie? Bardzo miło doceniam, oczywiście zaproszenie przyjęte, aczkolwiek czasy są jakie są, wiem, że każdy ma jakiś inny pogląd, jeżeli chodzi o wesele, jeżeli chodzi o ślub, zapraszać czasem najbliższych przyjaciół, tylko rodzinę, więc ja bym się nie pogniewał, ale bardzo doceniam, ale wracajmy, kurde, tak, bo odbiliśmy trochę do meduzy. Powiedz mi, jak z tym, kurde, Labrygą? Jak to się w ogóle stało? No bo ja odpadłem, szukali cię kogoś innego, Meduska tam, kurde, odpadł. Mam nadzieję, że tu się nikt nie pogniewa, że o takich jakichś tam tajemnicach mówimy. No ale też się trochę tam z Heiligiem nie dogadaliśmy. Może kiedyś. Ja oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie. Nikt tu się, mam nadzieję, na nikogo nie gniewa. No i jest Denis. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Jest Denis Labryga. No wiesz, słuchaj, zadzwonili do mnie, że no z tobą się nie dogadali, z Meduzą się nie dogadali. No i jest mocne nazwisko, nie? Trener nie był na początku zachwycony, bo mówi: Konrad, kurczę, no ja wierzę, że tą walkę wygrasz, bo ty jesteś w stanie to zrobić. Tylko że ja bym chciał, żeby ty się jeszcze raz przetarł z kimś, nie? I dopiero byśmy wzięli sportową walkę. Ja mówię: trener, jest taka propozycja, albo ta, albo się w marcu nie bijemy. Więc musisz decydować. Trener mówi: to bierzemy, robimy to, nie? Okay. I ja, słuchaj, ja uważam, że jestem tą walkę, jestem w stanie wygrać tą walkę, ale zobacz też z drugiej strony, ja nie mam nic do stracenia tutaj. Jestem dużym underdogiem, jeżeli ta walka nie poszłaby mi, nic się nie dzieje. Nie, dzieje się. Ja już jestem z lepszym Konradem Karwatem niż byłem do tej propozycji, bo ja cały ten okres przygotowawczy poświęcam na treningi. Ja nie stoję pod sklepem, nie piję piwa, tylko zapierdzielam cały czas. Więc nawet jeżeli werdykt nie byłby dla mnie pozytywny, ja i tak jestem lepszym zawodnikiem, jestem lepszym człowiekiem, rozwinąłem się. Jeżeli wygram tą walkę, jeszcze lepiej, otwierają mi się nowe drzwi. Idę do przodu. Miałeś okazję zobaczyć Denisa w akcji? Tak, ja byłem na wtorek, gdzie się Denis bił. Na żywo byłem. Bo... W tym superfajcie z Piotkiem. Więcławek? Więcławek, Węsławek. Nie chciałbyś nazwiska się przekręcić? Ja też bym nie chciał, nie gniewajcie się, jeżeli strzeliłem babola, to poprawcie, ale wiemy o czym. Widziałem. No kurczę, no bijok jest. No pcha się, bije się mocno, leje się. Więcławski chyba. Kurczę, nie wiem, nie chciałbym... Nie, ja też nie chcę przekręcać, nieważne, wiemy o której walce mówimy, super fight, walka... Ja sam się denerwowałem, jak zawsze Karwan mówili, mówię, kurczę, Karwan to był taki piłkarz, Bartosz Karwan, kiedyś w Krakowie. Możemy zakręcić na rondzie sobie. I zawrotkę, nie? Tak, tak. No i słuchaj, no, mocny jest zawodnik, no tak jak powiedziałeś, to nie jest żaden freak fighter, ale ja też nie mam nic do stracenia. Dla mnie to jest, jeżeli chodzi tak mentalnie, najlepsza walka, jaka mogła dla mnie spotkać. Nie mam nic do stracenia. Zapierdzielam na 100%. Ja sobie powiedziałem jedno, jak jedziemy tą trasą, to jest moja trasa przemyśleń, tak zwana. Nie przypadkiem tutaj jedziemy. Ja zawsze jak jakaś ciężkie są ciężary. Trudna decyzja w moim życiu się gdzieś szykuje, wsiadam zawsze w auto i sobie jadę. Muzyczkę puszczam i myślę. To teraz masz trochę inne okoliczności, bo tymi przemyśleniami chciałbym, żebym się podzielił, więc się dzielę. Tak. Tylko jadę, tak jak mówię, wsiadam samochód, jadę i tak mówię, no grubasie, słuchaj, no. Masz, mówię, ofertę za dobre pieniądze. Gdzieś tam możesz nabyć sobie za to kolejną nieruchomość, która umożliwi lepszy start w życiu twojemu dziecku. To jest raz. Pozytyw. Piekielna motywacja już na wstępie. To już jest dla mnie punkt, który można powiedzieć wygrywa z postawami. Dwa. Sprawdzisz się sportowo, bo nie ukrywamy, trochę się grubasie, psychicznie zapuściłeś, jeżeli chodzi o wyzwania. No bo w tym surokmanie, wiesz, ja do czegoś dożyłem. Kurczę, chciałem tu wygrać, tam wygrać. A no, wiesz, te free fight trochę na czym innym polegają, nie? No to jest takie show bardziej. Już tego trochę sportu, no mniej czułem. A tutaj tego sportu poczułem znowu. Wiesz, zachciało mi się tego wszystkiego. Trzy. Daj z siebie wszystko, przygotuj się tak, że jeżeli by jeszcze raz, mówię, gdzieś nie poszło, staniesz przed lustrem i powiesz, kurde, nie opuścisz żadnego treningu. Zrobisz wszystko, co mogłeś. Nie masz prawa mieć do siebie pretensji. Żadnych. Totalnie. I nie miałeś ogórka. I nie miałeś ogórka. A teraz zobacz, załóżmy przykład, że biorę walkę, no nie wiem, z kimś tam niższym poziomem na przykład niż ty, czy Radek Słodkiewicz, czy Tarzan. No i co ludzie sobie powiedzą? Co ja, no ci ludzie, no to mnie to akurat nie obchodzi, ale co ja sobie powiem? No słuchaj, no trenujesz ciężko, żeby z kim walczyć. No tak. Chcesz się bić z dobrymi też zawodnikami, tu mi nie pójdzie, trudno. A jak pójdzie? Mam szansę, wiesz, mam szansę gdzieś się też rozwinąć i to jest dla mnie taka wiesz, duża motywacja. I nie żałuję tej decyzji, bez względu na to, jaki będzie werdykt. Chociaż wierzę w siebie mega, mam nadzieję, wiem, że to wygram, bo idę po zwycięstwo, nie idę po to, żeby się podłożyć, bo nigdy bym po to nie poszedł.
Oglądałem, wiesz co, jak się szykowałem oczywiście do rozmowy z tobą, no to musiałem i trochę przeanalizować stronkę ekipy i musiałem przeanalizować twoje rozmowy między seriami i musiałem posłuchać trochę, co Denis ma do powiedzenia, oczywiście Labryga, nie Denis Załęcki. I tam dla kanału Fightsport chyba.pl, jeżeli się nie mylę, albo Fansport, nie ma znaczenia akurat, podczas jednej rozmowy powiedział, że być może sprawdzi się z Denisem Załęckim, że być może sprawdzi się z Don Diego Kubiszynem. Tam jeszcze jakieś nazwiska padały, a tu raptem ty. Myślisz, że dla Denisa to jest dobrze, niedobrze? Czy to jest coś, czego on sobie, kurde, nie wiem, życzy? Czy to może mu otworzyć drogę do tego, żeby walczyć z takimi zawodnikami właśnie jak Don Diego, czy chociażby Denis Załęcki? Czy to jest twoim zdaniem trochę krok w tył? Mam ci odpowiedzieć szczerze, czy politycznie? No, nie, no to tylko szczerze, no ja. Jak mam ci mówić szczerze, to mówię tak, Denisa bardzo lubię, mega, mega fajny zawodnik, mega fajny gość, poznałem go osobiście, znamy się, gdzieś na pewno się lubimy, zresztą ja go darzę dużym szacunkiem sportowym, bardzo go lubię, ale moim zdaniem ta walka dla niego jest niedobra. Dużo ryzykuje, nie? Chłopie, jakby przegrał tą walkę z gościem, który trenuje 2 lata, moim zdaniem to jest zamknięcie kariery. A jeżeli wygra, to powiedzmy, no kurczę, no wygraj z chłopakiem, który 2 lata ćwiczy, gdzieś był strongmanem, daj mu jeszcze czas popracować, nie? Czyli tak na dobrą sprawę nic nie zyska, a może wszystko stracić. Wiesz, no zyska te zasięgi na pewno gdzieś, no bo ja też nie jestem, bo tam jakim tym kurczę, jak to się, influencerem, tak? Ale gdzieś na pewno tych zasięgów połapie, gdzieś na pewno jakieś tam pieniądze sobie zarobi, to na plus. Ale tu jeżeli sportowo, to on może tylko stracić, no bo zyskać może niewiele tak naprawdę, nie? A ja mogę tylko zyskać. A jaki ty masz w ogóle, Konrad, pogląd? Bo to jest takie pytanie, które obiecałem sobie, że nie mogę zapomnieć, szykując się do rozmowy, i muszę ci zadać. Ja uważam siebie za sportowca, ale nigdy nie uważałem siebie i nie będę uważał siebie za fajtera, prawdziwego fajtera w żadnej dyscyplinie, w żadnej sztuce walki czy sporcie walki, tak? Tym bardziej nie jestem zawodnikiem MMA. Można powiedzieć, że freak fighterem, który jest po jednej porażce. Myślę, że ty też się zgodzisz, że ty jesteś freak fighterem. Osoby, o których rozmawialiśmy oprócz Denisa Labrygi, też są freak fighterami. A jaki jest twój pogląd na to, że coraz więcej zawodowców, zawodników, którzy są rzeczywiście sportowcami z krwi i kości, jeżeli chodzi o ten fajterski światek, albo są zawodnikami MMA, tak dużo gadają, narzekają, że ten fame, że hajlik, że to, że tamto, że to psuje, kurde, reputację MMA czy innych sportów walki, a jednak przyciskają się, wciskają, wchodzą do tego środowiska freakfightowego. Czy tak powinno być, czy nie powinno być? To powinno być takie płynne, czy jednak sportowcy, fajterzy, sportowi, pro, powinni się bić tylko z zawodnikami pro na tych freakfightach, czy jednak powinny być takie wyzwania, takie miksy, jak jest akurat tutaj z tobą? Moim zdaniem te miksy są zajebiste. Zobacz walkę Łaszczyka Ferrariego na przykład, jakie było głośno o tym. No wiadomo, że moja walka tam z Labrygą nie będzie na takim poziomie medialnym, jak walka tu wspomnianego Łaszczyka z Amadeuszem, ale też gdzieś jest walką ciekawą. Bardzo. No słuchaj, no postaw się teraz w roli takiego zwykłego kibica. Wpisuję sobie Labryga. O kurwa, wotore ty. Gości poryjuleje, Karwat. Kurwa, chłop samolot ciągnął. Ja pierdzielę ty, ciekawy, czy on ma siły dużo. I teraz ten gość sobie zadaje pytanie. No wiadomo, że wiesz, on jest fighterem i tak dalej, że trenuje dłużej ode mnie, że boksuje, że kopie itp. itd. Ale ja mam tą siłę jednak gdzieś. I gdzieś w tym MMA ta siła też jest ważna, wbrew pozorom. Gdzieś jest, uważam, duża szansa na to, żebym tą walkę wygrał. Właśnie w tej sile ją widzę. Że i tak samo taki zwykły, przeciętny kibic, obserwując to wszystko z boku, może mieć takie samo wrażenie. I dla niego to może być ciekawe, ta walka. Opowiedz trochę, Konrad, bo ludzie mogą śledzić ciebie, ale mogą też nie do końca wiedzieć, jak wygląda twoja kadra trenerska. Chciałbym, żebyś opowiedział trochę o swojej kadrze trenerskiej, bo to jest bardzo ciekawy temat. Miałem okazję być w Zenicie, miałem okazję posłuchać, powyciągać lekcje z cennych wskazówek trenera Bandla, chyba tak powinienem odmienić, nie chyba. Właśnie dwie formy są dopuszczalne. Bandela. Bandla i Bandela, Bandel, okay. Powiedział, że to jest okej. Okay. Bo nie chciałem tutaj strzelić jakieś gafy. Wiesz, on sam powiedział, że nie jest polonistą, więc okay. Nie wiem, czy on ma rację. Ale trenera bomby. Więc absolutnie fenomenalny sznyt, fenomenalny kunszt. Moim zdaniem to jest postać mega niedoceniana w naszym kraju, w sensie takiego hype'u, nie? Bo oczywiście każdy, kto się zna trochę na MMA, na zapasach, na brazylijskim jiu-jitsu i w ogóle sportach walki, to wie, kto to jest, ale no nie tak na przykład jak Mamet Khalidow, nie, powiedzmy.
Masz jeszcze Jacka Żelazko. Znaczy ja właśnie, ja nie lubię tak jak ty teraz powiedziesz, to nie lubię jak ktoś tak mówi, bo no. Oni dla mnie są jak Baton Twix. No. Muszą być dwa. Okej, okay, no. Musi okay. być Żelazko, musi być Bandel. Dobra. Bo to w parze mi najlepiej idzie. A jeszcze Jarek doszedł ostatnimi czasami. Jest Jarek Rogowski, jeszcze u mnie w kadrze, pomaga mi też Bartek Dragański, tutaj jak ten, który tam widzicie przybitki też takie, wiesz, że pomaga mi. Znaczy robimy razem jakieś tam treningi, ja Bartka zabrałem do Zenitu, bo też chciałem, żeby się chłopak rozwijał. Wrócę ci na chwilę jeszcze do siłowni. Ja otwierając gdzieś to miejsce, wiesz, każdy tak mówi, zawsze o tym marzyłem. Ja naprawdę zawsze o tym marzyłem. Ja miałem zawsze swoją siłownię w domu. Miałem taką swoją zrobioną i do mnie ludzie z osiedla przychodzili. I wiesz, po czasie latach mi się udało utworzyć swoją. I u mnie jest taka zasada na siłowni, że jeżeli robisz coś zawodowo, nie płacisz za wyjściówki i tak dalej. Ja się też staram tym chłopakom gdzieś pomagać. I tak samo właśnie z Bartkiem, że Bartka gdzieś do Zenitu wciągnąłem. Też będzie walczył niedługo na gali FEN, na tej gali, gdzie bije się Nikola Milanowicz z Wielkim Bu. I też ma szansę gdzieś tam się pokazać. I chciałbym właśnie wokół siebie budować tych ludzi też. Że wiesz, ja na przykład coś tam rosnę sobie do góry, ale przy okazji ci ludzie idą ze mną. Bo ja uważam, że kiedyś przyjdzie taki moment, że ta linka puści i ja będę spadał. Jeżeli ja tych ludzi gdzieś wybuduję do góry, to ja nie spadnę poniżej poziomu tego. I ci ludzie zawsze też mi pomogą kiedyś w życiu. I chciałbym, żeby to moje całe środowisko właśnie, jeżeli ja się rozwijam, to żeby ci wszyscy ludzie, którzy są wokół mnie, też się rozwijali. Że ja, jeżeli ja idę do góry, to ciągnę tych ludzi za sobą też. Wiesz, staram się na przykład, jak mi się trafia jakaś tam współpraca, to żeby też cały team z tego korzystał. Nie tylko ja na przykład, ale wiesz, też się dopytuję, no słuchaj, może temu coś, wiesz. Żeby to po prostu ciągnęło. Bo ja zauważyłem też taką tendencję ludzi, że ktoś idzie do góry, to resztę ludzi zapomina. Olewa, zapomina. Jakby na przykład teraz wszedł do mnie na salkę, właśnie akurat jak wychodziliśmy, to wchodzili. Ja mam tych samych ludzi wokół siebie, których miałem 5-6 lat temu. 8 lat temu, może w prawo dać, 10 lat temu. Wiadomo, też dochodzą mi nowi, tak jak poznałem właśnie Bandla, czy poznałem Żelazkę. Ale to też jest u mnie w życiu tak, że nie wiem czemu tak akurat jest, czy to jest przypadek, czy może jakąś taką mam cechę w sobie, że ja po prostu dobrych ludzi ściągam, wiesz, wokół siebie. Nie wiem, jak to jest możliwe, poznaję po prostu kogoś. A ja ci powiem, jak to jest możliwe, bo jesteś dobry człowiek. Tak bym tego nie mówił, bo... Dobrego człowieka też można wykorzystać i zostawić. Ja mam coś takiego, że jednak, kurczę, poznaję tych naprawdę dobrych ludzi i gdzieś wokół siebie budujemy tą całą aurę, nie? Że ja nie mam jakichś konfliktów z kimś, na przykład, że się z kimś rozszedłem, pokłóciłem, nie mam czegoś takiego. Nigdy nie miałem. Czy jakiś biznes robimy, czy jakąś spółkę z kimś, zawsze, kurczę, jak to otwierałem, to jest do tej pory. Może się na coś nie udało, ale zawsze rozchodzić na przykład w dobrych stosunkach. Nie? I to samo właśnie z sztabem trenerskim. Jest Marcin Bandel, jest Jacek Żelazko, jest teraz Jarek Rogowski i ten team jest tak mocno jakiś zbudowany, no, aż mi jest ciężko to opisać. Wiesz, nigdy, zazwyczaj słów nie brakuje, a tu mi jest ciężko to opisać. Bo Bandel, Żelazko, Rogowski są tak trzy bardzo mocne nazwiska, które tak naprawdę też gdzieś z przypadku w życiu trafiły. Bo nie wiem, czy wiesz, jak ja trafiłem do Zenitu Łódź. No nie wiem i mam nadzieję, że powiesz zaraz. Historia dla mnie tragiczna. Bardzo tragiczna. Bo trenowałem w Ankosie Poznań. Bo w ogóle tam się zaczęło, nie? Jak tak. ogłosiłeś w 2021, tak. że rezygnujesz ze Strongman, idziesz w MMA, to pierwsze filmy, jakieś materiały to były z Ankosu, prawda? Też tak, nie, nigdy tam o tym nie gadałem, też nigdy za bardzo nie chciałem o tym mówić i też nie będę się w tym temacie rozwijał, no ale no, żeby ktoś mnie zrozumiał, to powiem po prostu ogólnikami, jak było. Ja po prostu gdzieś tam ze swoimi rodzicami miałem, kurwa, totalną głupotę, jakiś konflikt taki, wiesz, że przestaliśmy się po prostu odzywać, nie? To moja wina, ja do tej pory tego żałuję oczywiście, bo uważam, że powinienem się wtedy inaczej zachować, ale gdzieś, no, czasami tak w życiu po prostu jest, nie? No, ja gdzieś tam żałuję tego wszystkiego, co się stało i tak dalej, ale no gdzieś tam mieliśmy taki moment, że tam gdzieś mieliśmy tam gorsze relacje. Była spina. No, nazwijmy to tak może, nie? I któregoś razu gdzieś się nie odzywaliśmy, dzwoni do mnie mama, że no tata jest w bardzo ciężkim stanie, 40, tam tata 5 lat. Zawał, no i bardzo nikłe szanse na przeżycie. No to wiesz, ja gdzieś tam też tych znajomości trochę w swoim życiu mam różnych, z różnych aspektów życia. Też mam gdzieś znajomych też lekarzy, no i tam pojechałem do mojego kumpla, no i mówię, jaka jest sytuacja, tam opowiadam, mówię, no Konrad, no raczej nie da rady, nie? Raczej ciach. Wiesz, ja mam brata tam 10 lat, drugi tam 16, siostrę jeszcze też młodszą i tak mówię, no wiesz, było jak było, no ale gdzieś to trzeba będzie tej mamy trochę tam pomóc też, nie, w tym wszystkim. No i postanowiłem, że po prostu przestanę trenować w Ankosie, a znajdę jakiś klub bliżej. Tata leży w szpitalu w Łodzi, więc postanowiłem, że znajdę jakiś klub bliżej, najlepiej, właśnie najlepiej w Łodzi. Trenowałem kiedyś strongmana na Vera Sport, taki obiekt tam był. My mieliśmy tam sprzęt cały z Krzyśkiem i tam trenowaliśmy. I tam przychodził taki chłop, który boksował, Dandy.
No i kiedyś ten dandy właśnie poznał mnie z Arabem chyba wtedy bodajże. Ja gdzieś wtedy się Araba zapytałem, kurczę, słuchaj, potrzebuję gdzieś miejsce znaleźć do trenowania, bo mówię, taka sytuacja w rodzinie, że no muszę być po prostu na miejscu, coś mi się działo, mamie pomóc czy coś, to żebym nie miał blisko, nie? No i dał mi kontakt właśnie do Marcina Bandla. Ciężki klimat w klubie, taki, znaczy nie ciężki, specyficzny byłeś. Byłem. I powiem ci, w chuj się tam odnalazłem, nie? No kurde, nie mam takiego drugiego miejsca na ziemi, może poza swoją siłownią, ale też tam jest inaczej trochę. Że jadę i chcę tam być po prostu, wiesz, robię ten trening, nawet jak nie mam walki, to i tak jeżdżę tam za pierwszą cały czas, dwa razy dzień, po prostu lubię tam być. Ale musisz, Konrad, musisz teraz jedną rzecz wytłumaczyć, koniecznie, bo widzowie słuchają ciebie, posłuchali, jak jest fajnie w teamie, jeżeli chodzi o Jarkę, jeżeli chodzi o Jacka, jeżeli chodzi o Marcina. Ja też powiedziałem, że byłem w Zenicie, że tam jest super, a przed chwilą powiedziałeś, klimat jest ciężki, a za chwilę powiedziałeś specyficzny. Tłumacz, bo ludzie muszą wiedzieć, o co chodzi. Przecież specyficzny klimat, no, taki zamknięty, wiesz, ale to jest... Dosyć hermetyczne środowisko. No byłeś, wiesz, jak... No, wiesz, dosyć kibicowskie klimaty, ciężko, powiedzmy wprost. Ciężko mi jest to właśnie ci to opisać. Jest hermetyczne grono, ale to też jest zajebiste, bo nie masz ludzi z przypadku, wiesz. Ja przychodzę na sparingi, wiem, że nikt mi krzywdę nie zrobi, tak na złość, że mi ktoś noza nie złamie, wiesz, że mi ktoś nie kopnie z całej siły, kurczę, w głowę, czy... Wie, rozumiesz, no... Ja tam czuję się dobrze, tak ci powiem. Nie spotkałem tego miejsca na ziemi, gdzie bym się czuł lepiej. Jest paka, która naprawdę ciężko trenuje. I to tak też mówię nie ze słuchu, tylko wiem, bo byłem. To jest klub, który jest w Polsce, moim zdaniem, bardzo niedoceniany. Zobacz, Mamet Khalilow, przygotowując się do walki z Pudzianem, wybrał nas. Wiesz, no to też o czymś świadczy chyba, nie? Że jednak ten Banel czy ten Żelazko, no wiedzą, co robią. Zresztą taki zawodnik, taki mocny, gdzie mógł tak naprawdę po całej Europie jeździć. Tak, zgodzę się. Oczywiście to chodzi o doświadczenie, o umiejętności kadry trenerskiej, ale myślę, że też chodzi o wasze gabaryty. To też jest bardzo ważne. Ale też ciężkich chłopów jest w kraju. Ciężkich chłopów masz od cholery. Tak. Masz więcej strokmenów. Mógł jechać... W każdym klubie masz gości powyżej 100 kilo, a jednak przyjechał do nas. Tak, ale mimo wszystko motoryką ruchu i siłą wypracowaną w strongman nikt z zawodników MMA nie odwzoruje lepiej niż ty i Krzysiek Radzikowski. No, I jeszcze Nikola, nie, no bo ciężki, wielki. Oczywiście on nie jest strongmanem, ale wiesz, ale to jest taka siła. Ale jednak, lubi zjeść. No lubi zjeść, jest ta siła gdzieś tam z judo. No tak. Też tam się przewijał trochę, ale chyba nie robił z wami w ogóle. Pudzianowski i Krystian nie robił. Nie, nie robił. Nie, no, ale jak to wygląda, jakby pracę, tak. No, to przecież pod Udziana było. Wróć, nie było w ogóle tego. No ale ty i Krzychu, no to kurde, jak w mordę strzeli. No to prawie tak, jakby się trochę z Pudzianem szarpać. Tak, nie? Ale wrócę właśnie jeszcze z tą do tego, co powiedziałeś. Że się za głowę złapałeś, że no tato brat. Wiesz, ile do mnie ludzi pisało i miało pretensje, że o, bo pomagasz Czeczenom, kurczę, w przygotowaniach do walki z Polakiem. Ja mówię, kurwa, baranie jeden z drugim. Ja nie jeżdżę do Białej Raski, nie przecinam opon w samochodzie, tylko trenuję z kolegą. No, mamy jesteś tam, mogę powiedzieć, śmiało, jest moim gdzieś kolegą i też chciałem pomóc po prostu. Wiesz, poznaliśmy się tak naprawdę w tych przygotowaniach, ale tyle serdeczności, co mi oddał, to też jest ciężko spotkać, wiesz, nie potraktował mnie, sparring partner jakiś, tylko, wiesz, jak kolega, nie? I to mi się też mega spodobało, mega mi się spodobało podejście do mnie, że wiesz, nie pokazywał tej wyższości, a to, wbrew pozorom, jest rzadkość teraz u ludzi, tylko tej skromności takiej, nie? I to ty mnie mega urzekł właśnie. Pozwoliłem sobie zadzwonić do Mariusza przed przygotowaniem, mówię, kurde, Mariusz, taka sytuacja, że no tam będę z Mamedem się przygotował, nie ma problemu, młody, no wiadomo jak jest, trenuj sobie. No i tyle, no i... Mariusz konkretnie, Mariusz też jest sportowcem, nie jest, wiesz, nie jest jakimś baranem, że się będzie mścił teraz na mnie tam, czy coś, tylko no zrozumiał to, że Mariusza wiadomo, że znam dłużej niż Mameda, ale no to jest sport, to nie jest tak, że oni wychodzą na miecze i jeden tego nie przeżyje. Widzisz, teraz normalnie piątkę sobie zbijają, normalnie gadają. Ludzie też tego nie rozumieją troszeczkę. Nie rozumieją, że w tym MMA chodzi o sport. To moim zdaniem jest trochę właśnie to, co złego przyszło z tych free fightów, że ludzie zaczęli to odbierać trochę jako właśnie konflikt. Że wszędzie musi być Jakiś konflikt, oni się muszą nie lubić, bo się biją. Tu chodzi o sport. Tak jak mówię z Labrygą, no to chodzi tylko o sport. Nie żadne konflikty, nie żadne tam szarpanie. Broń Boże się nie porównujemy teraz do walki Khalidow z Spudzianem. Jakie to w ogóle jest odczucie, uczucie, poczucie znaleźć się na macie i móc naprawdę poszarpać się czy posparować, kurde, z Mamedem? Tu w lewo. Wiesz co, na początku wszystko ok, sparingi parterowe, sparingi zapaśnicze, wszystko fajnie, no i tam chyba, no bo ja byłem chyba, jak dobrze pamiętam, jako jedyny na wszystkich tych przygotowaniach. Gdzieś tam było mnie najwięcej z tym Mamedem i najwięcej rund z nim robiłem, więc ja tam wydaje mi się, że mogę się najlepiej to zobrazować, bo te sparingi zapaśnicze to wiadomo, ciężko i tak dalej, w parteru też, no mocny chłop, wiadomo, no Mamed Khalidow w końcu. Ale przychodzą sparingi pełne MMA,
pamiętam to jak dziś, u mnie w narożniku, no u mnie tam za plecami Jacek Żelazko stoi, u Mameda Szymon Bońkowski. No i tak, Jacek mówi, no Konrad luz, jak przed sparingiem, tam to ktoś mi tam tłumaczy, tam się wiesz, gibę gdzieś tam na lewo, prawo, jak to przed sparingiem. Podnoszę gardę, tu, zamyka się brama, stoję, tak patrzę i mówię, o kurwa mamy Khalido, wiesz, dopiero to dociera do ciebie to, że ty, no to jest gość, którego ty w Polsacie oglądałeś, wiesz, no. Ja właśnie wracając z któregoś z tych treningów właśnie po Mamedzie, zastygłem na balkonie, jak posąg. I łzy w oczach, nie? Wiesz, moja zmiana, co ty? Chyba coś tam nie trybi w główce, widzę powoli, coś się odkleja, nie? Estrogen wystrzelił. Coś chyba estrogen wystrzelił, nie, no, nie, bo tego nie zna się na hormonach, z tego nie będzie, ale coś tam chyba jakieś problemy się zaczynają z panem Karmatem. Ja mówię, ty, weź się w lewo obróć, nie? Na ścianę, ona, co? No te zdjęcia. No my. Mówię, nie o ciebie mi chodzi, w lewo zobacz. Ma jakiś gruby gość, mówię, Sławek Toczek. Mówię, ona się już nie zna na stronę. Mówię, zobacz, ja startowałem z Sławkiem Toczkiem w parach. Wygraliśmy Puchar Polski w parach razem. Miałem nieraz możliwość rywalizowania w nim w zawodach. Czy z Krzysztofem Schabowskim, z Grześkiem Szymańskim. Są wszyscy zawodnicy z TVN-u. To było jakieś tam, nie wiem, 4 lata temu, tak, że nie chcę, no bo nie pamiętam tego, że musiałem, mówię, zobaczyć sobie, kiedy te zawody miałem. A teraz pomogę Momentowi Khalidowowi przygotować się kurde, jak w jakimś filmie, wiesz, to życie moje teraz zaczęło wyglądać. Tutaj, gdzieś zawsze moje marzenie było dźwigać klamoty, dźwigam z takimi ludźmi jak Toczek, Szymański, Schabowski, z mega, mega wielkimi, wiesz, nazwiskami, które kiedyś w Polsce znał każdy. A teraz Moment Khalidow chce, żebym pomagał mu w przygotowaniu do Pudziana, wiesz. Ja jestem chłopakiem gdzieś z Podłowicza, z wioski. Ja mi się nawet takie rzeczy to nie śniły nigdy. Że ja takie rzeczy będę robił w życiu, które czasami sam nieraz wstaję rano, wiesz, mi naprawdę to nie jest takie gadanie, czcze gadanie, tylko wstaję rano i mówię, kurwa, czy to jest naprawdę? Czym się to śni? Chłopie, ja 3 lata temu na kolei pracowałem za 2000. I mało tego, że pomagasz Mamedowi, to jeszcze pomagasz Mamedowi do walki z Pudzianem, no. To jest historia nie do opisania. Ja to się cieszę, mówię, co by się nie działo jeszcze w moim życiu, żeby, wiadomo, że no każdy się tam sobie chce jak najlepiej. Ja naprawdę wiem, że kiedyś będę mógł wziąć córę na kolana i powiedzieć, słuchaj. Nie tak jak wiesz, jak to zawsze jest, wiesz, bo się mówię, jak to ojciec, o, ja kiedyś pod remizą to, wiesz, tylko ja powiem, zobacz, nie? Ja kiedyś dźwigałem, ciągnąłem ciężary z takim Sławkiem Toczkiem i będę mógł to wszystko, wiesz, pokazać. To mnie mega jara, że wiesz, że już coś zrobiłem sobie, mam gdzieś tą bazę jakąś takich doświadczeń życiowych, z których jestem cholernie dumny. Ja się tym nigdy nie chwaliłem. Nawet Bomba kiedyś do mnie przyszedł i mówi, ty, jesteś wicemistrzem świata strongmanów juniorów? Nie, jestem. No więc tak. Czemu tego nie? Gdzie? Ja nigdy nie wiedziałem. Ja mówię, bo nie chodzę, nie pieprzę o tym, no bo to już było, to jest stare, ale ja to mam. Cały czas, to jest u mnie, cały czas, wiesz, w serduchu gdzieś tam we mnie. Ja wiem, że gdzieś tam byłem, coś sobie zdobyłem, gdzieś sobie dźwigałem, teraz gdzieś sobie boksuję i to jest mega dla mnie fajne, że to, wiesz, te wszystkie przeżycia mogę sobie tak kolekcjonować. Takim kolekcjonerem przeżyć jestem po prostu, wiesz. Zbieram sobie to wszystko do takiej teczki. Czasami coś wiadomo, że ci nie wyjdzie, gdzieś się potniesz. To ja... Też mam trochę więcej doświadczenia, mi się wydaje, czyli zawodnicy z tych free fightów. Ja w tym strongmanie też przeżywałem porażki. Ja kiedyś, kurwa, tego, zobacz, to, tego też myślałem, że nigdy w życiu nie opowiem, bo się tego mega wstydziłem zawsze. Ja po Mistrzostwach Polski w dupę dostałem tak, nawet od takich zawodników, gdzie oni do mnie pisali nieraz, jak coś zrobić, nie? No, zniszczony, czy Mistrzostwa Polski, czy jakiś inny zawód, chyba Mistrzostwa Polski to był wtedy. No, zdeklasowany zostałem. Zrobiłem wszystko, kurde, źle. I na koniec, zamiast udzielić wywiadu, wziąłem pas, odpiąłem pas i tym pasem pierdolnąłem w namiot. Tak się tego mega wstydzę do tej pory i wiesz, ja mówię, zawsze się bałem, że o, jak gdzieś tam będę bardziej rozpoznawalny, to żeby to nigdy nie wyszło. A nie, właśnie niech to wyjdzie, bo to nie jest wstydem się potknąć w życiu. Wstydem jest się potknąć i już nie wstać. A jeżeli upadasz i wstajesz, to tylko świadczy o sile twojego charakteru. Dlatego ja się też tą walką nie przejmuję, tak wierzę, o Jezu, co będzie, jak przegram? Przegram, to przegram, no to będzie następna walka, następną walkę wygram. Wiesz, to nie może tego tak brać też, zlepiać taką kulę, że ty jesteś niepokonany, jesteś najlepszy i w ogóle. Trzeba wychodzić z tej strefy komfortu. I właśnie wyjściem z tej strefy komfortu właśnie było to przejście moim zdaniem, do MMA ze strongmana. Bo ja się w tym strongmanie czułem gdzieś tam, że wiesz, no, nie uważam, że byłem nie wiadomo jakim zawodnikiem, ale uważam, że miałem predyspozycję do tego. Nieskromnie i uważam, gdzieś sobie jeszcze mogłem dźwigać, na jakimś tam, na pewno poziomie polskim, nie? Może gdzieś tam na świat nie byłem za gdzieś tam się, może mi się nie nadawał, ale w Polsce bym sobie spokojnie tam radził, nie? A skoro tak powiedziałeś fajnie o tym, że przeszedłeś ze świata strongman do MMA, to powiedz mi, Konrad, zupełnie szczerze, z ręką na sercu, 3 takie argumenty, dlaczego jednak zostawiłeś strongman, a poszedłeś do MMA? Na tamten czas? Tak. Tylko pieniądze? Tylko pieniądze. Na tamten czas, ale teraz mam inne podejście do tego. Dużo też uważam, zmieniłem się jako człowiek.
I też dużo osób gdzieś mi to, znaczy nie tak, że się zmieniłem, że ojej, teraz jestem wojownikiem, wiesz, ja uważam, że całe życie miałem wojownikiem, jakimś życiowym takim, nie, bo też miałem tam różne potknięcia i w samochodzie miesiąc czasu mieszkałem i w zakładzie fryzjerskim mieszkałem, no i różne tam głupie historie w moim życiu, którymi nie chciał opowiadać, ale w sensie zbudowało mnie to tak, że nabrałem tej pokory, wiesz, bo ja już miałem taką palemkę delikatną, że o, ja jestem wielki, strongman, napakowany, silny, najlepszy i w ogóle the best. A dziś to mnie sprowadziło na ziemię trochę. Ja pojechałem na pierwszy trening, zrobiłem skip A, skip C, ja nie mogę nogi chodzić. Wiesz, a ja byłem przekonany, że jestem wielki, komuś łupnę, to od razu będzie padał, nie? No bo takie jest przeświadczenie, wiesz, no, byłem takim, no trochę też nadęty moim zdaniem byłem, a gdzieś to mnie zmieniło, że trochę tej pokory takiej życiowej dostałem, wiesz, ktoś mnie zlał po głowie, jakiś gościu, który ważył 70 kilo, ktoś mnie przewrócił, ktoś mnie tam poddał, i na początku to było, ja pierdziel, wracam z tego, mówię, ja pierdziel, ty no. Przecież ja rozgrzewkowo robię ciągi 300, tak, na głowę żołnierskie wyciskanie 150 to jest dla mnie lekko, a ten 70-kilowy chłop mnie bije. I uwierz mi, bomba bandel, tak mnie wkurwia nieraz, że powiem ci strasznie. Normalnie nikt mi tak na nerwy nie działa, jak ten człowiek, czasami on mi tak uprzykrza życie, ale tyle, co on mi pomógł w rozwoju życiowym, już nie chodzi mi nawet o MMA, bo to MMA to jest, o, moja działka. Joki stoją jeszcze od strongmana walizki. Kurde mol, że nie, zobacz, nie poczekaj chwileczkę, może poczekaj chwilkę, zrobimy, tutaj sobie zrobimy cyk, zjechaliśmy i nie nagram tego teraz kamerkami, żeby tu wiecie, nie robić bałaganu. W tym domku, garażu są walizki, które były w TVN-ie, sprzęt TVN-owski jeszcze staropolny. Tak. Bo ja z Konradem sobie rozmawialiśmy dzisiaj, że może byśmy na tą działeczkę zajechali, ale doszliśmy do wniosku. A to jeszcze inna. Tak, ale to jest jeszcze jedna. O, to jeszcze tak. Jedno. To się włazi pod to, nie? I tutaj się przecież tak, chodzi z tym, nie? Nosi, no dobra. Poproszę Marcina, to nam kurde zrobi tutaj ujęcie i wrzuci. No dobra. Jedziemy dalej. Tak jak jedziemy dalej. Znowu się z wątku wytrociłem. Że bandel tyle ci w życiu pomógł. A wiesz, w sensie, że takim, że. Trener bomba, że on ma dziwne takie podejście. Dziwne jest z tego początku, jak zaczynasz do niego podchodzić. Bo on ci na przykład mówi, nie ma wygranych sparingów. No kurwa, jak nie ma wygranych? No przecież jak kogoś poddam, to wygrałem. Nie, chodzi o to, żebyś to ego, no to mój mamy sklep, żebyś ego schował do kieszeni. Wiesz, że... O, muśka się gdzieś kręci, bo samochód otwarty. Żeby tu nie obrabowali. Żebyś to ego sobie schował do kieszeni, że nie ma czegoś jak wygrany sparing, bo... Jeżeli ja bym na przykład cały czas łapał, podawał jedną dźwignią, to w jaki sposób my się rozwijamy teraz? I to fajnie sobie na życie przełożyłem. Że musisz wyjść z tej strefy komfortu, że musisz zrobić coś nowego. I tak właśnie zrobiłem z otwarciem tej siłowni, że ja się bałem zawsze jakiegoś biznesu prowadzić. Mówię, kurde, co będzie, jak mi się nie uda, wiesz. I to mi się wszystko zaczęło właśnie przekładać od tego MMA. Dlatego jestem mega wdzięczny, że tam poszedłem, bo poszedłem tam, nie wstydzę się tego wtedy powiedzieć, tylko dla pieniędzy, a teraz mogłoby tych pieniędzy nie mieć, tak bym to robił. Ja mam wrażenie, nie tylko ja, bo widzowie, słuchacze, widzowie szczególnie Strong Ekipy, twoi jacyś fani, którzy no, są zapatrzeni w ciebie w obrazek lub, jak w obrazek lub nie, po ja prostu gdzieś, tak mówić, ale gdzieś cię podziwiają. Ja nie jestem też autorytetem do naśladowania, uważam, że jest wiele ciekawszych ludzi do podziwiania. Być może nie w każdej kwestii, ale w kwestii przynajmniej od kilku albo kilkunastu miesięcy zaangażowania w treningi MMA, jeżeli ktoś robi 10, 11 jednostek treningowych ciężkich, ja w Zenicie byłem, wiem jaki styl ma pracy trener Bomba, wiem jak tam jest trudno, wiem jakie tam przychodzą koty, jakie to jest środowisko specyficzne, jak tam są wytrenowani ci faceci, którzy na tej sali się spotykają. Jeżeli ty to robisz tydzień w tydzień, a do tego masz jeszcze nagrywki, a do tego jeszcze robisz treningi siłowe, a do tego widzę nieraz, nie dwa, jak belkę nad głowę kurde wynosisz, która ma 150 kg, widzę za chwilę na Instagramie, że ty mówisz, 300 kg w martwym ciągu idzie kurde lekko, nie? Pokazujesz to ludziom, no to wydaje mi się, że jednak jesteś pracusiem i w tej kwestii, kurde, autorytetem do naśladowania przez młodych ludzi jesteś. A widzisz, i to też jest dobre i niedobre, bo z drugiej strony ten pracoholizm, bo ja uważam, że to jest choroba. I to stwierdziłem w ostatnim czasie i to też nie jest za dobre, bo zatracasz się w tym trochę. I ci brakuje, wiesz, no... Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakieś chwalenie się, bo tego też nie lubię, ale no, doszedłeś do jakiejś tam pozycji materialnej, gdzie mógłbym sobie tak naprawdę... Żyć tak normalnie już, wiesz, fajnie. To bym chciał, to bym tak naprawdę sobie, wiesz, gdzieś, no bo kilka tych biznesów otworzyliśmy, się to fajnie kręci, ale cały czas, kurde, chcesz do przodu. I ja uważam, że ta droga też jest zgubna, że trzeba umieć to tak wypośrodkować, żeby się nie zatracić tylko w tej pracy.
No zgodzę się, no trudno się nie zgodzić, wiesz, no ale jesteś pracoholikiem, mój tata był pracoholikiem, ja jestem pracoholikiem, też jest dzisiaj, no dzień jaki jest, ludzie mają zazwyczaj wolne, mamy sobotę, tak, ktoś tam sobie odpoczywa, śpi do 12, nie wiem, idzie z rodziną na pizzę, my jednak jesteśmy tutaj i robimy rozmowy, ty też mogłeś mi odmówić, ale to po coś się robi, to się też robi dla siebie, to jest rozwój, no tak, to jest proces, robi się to też dla ludzi, ja wierzę głęboko w to, że widzowie, którzy będą to oglądać i będą słuchać, to powiedzą fajnie, że ten wujaszek pojechał, kurde, i zrobi z tym Konradem materiał, bo to jest kurwa mega chłop, nie? No właśnie, też chodzi o to, że ludzie czasami myślą, że to jedziesz sobie tak z przyjemności, bo już ktoś ma jakąś inną pracę. Ja też pracowałem fizycznie, właśnie teraz stoimy pod przyjazdem, na kolei na przykład, czy tam w jakichś budowach. Ja wiem, jak to jest z perspektywy takiej osoby, która tam siedzi, na tym magazynie, mówi, kurwa, co ma za robotę, jak on samochodem jeździ, pieprzy z jakimś gościem, głupoty. To jest praca, moi kochani, bo to jest troszeczkę co innego, ale to też jest wyczerpujące. Może na inny, nie jest tak jak budowa, ale z drugiej strony na przykład jak pracowałem na tym magazynie, to sobie myślałem o niebieskich migdałach, a sobie robiłem, wiesz, taką pracę, no nie musiałeś, wiesz, myśleć o tym, co robisz, nie? I wracałeś do domu zmęczony. Ale to było trochę inne zmęczenie niż jest te, które wiesz, my tu mamy, nie? Nie masz takiego wrażenia czasami, że trochę tej energii jednak ja ci zabieram z tą gadając, wracasz do domu, jest no fajny gościu, tam niby pogadaliśmy, no ale gdzieś, no zmęczył mnie trochę, nie? Ja mam wręcz odwrotnie. A ja mam tak właśnie. Ja mam wręcz odwrotnie, aczkolwiek zgodzę się z tym, że dojazdy, przygotowanie do rozmowy, dialog, siedzenie tutaj w tym naszym zamkniętym studio, wymiana tymi fluidami, tą energią, ten brainstorming, który się tutaj dzieje, to on rzeczywiście potrafi jakąś małą cząstkę ciebie zabrać na chwilę, nie? Jeżeli chodzi o kanał, nie chcę cię reklamować, ale jeżeli chodzi o kanał między seriami, to my z operatorem otworzyliśmy to naprawdę typowo z pasji. To akurat, to miało być takie coś, że my mieliśmy tam odcinki wrzucać raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, tak wiesz, po prostu. Ale wiesz, to wybuchło jakoś nam. Nie wiem nawet z jakiej przyczyny, że te wywiady zaczęli mega ludzie oglądać. Zaczęliśmy też to, wiadomo, monetyzować w jakiś sposób. No bo no fajnie, jeżeli się uda to wiesz, gdzieś tego jeszcze zarabiać. Ale zaczęliśmy to robić z pasji. Chociaż też, jak ci mówię, to też energię wyciąga. Też wyciąga. No i znowu fajnie, płynnie przyszedłeś, bo porozmawialiśmy tak naprawdę o wszystkich tematach, które chciałem poruszyć. I to w bardzo ciekawy sposób. I poruszyłeś kilka takich kwestii, o których wcześniej nie mówiłeś, co bardzo doceniam. No to porozmawiajmy o między seriami. No powiedziałeś, powstało z pasji. Kilka, albo nawet kilkanaście, no przynajmniej kilka mocnych nazwisk, z którymi ja z ogromną przyjemnością też porozmawiam, na przykład tutaj w Jeździe z Wujaszkiem. Już u siebie w formacie miałeś. Porozmawiajmy trochę o tym autorskim projekcie. Projekt autorski, chociaż moi widzowie, ci kurczę, którzy mnie najbardziej oglądają, wszystkich pozdrawiam, nie do końca ten format zrozumieli. Bo my chcieliśmy, ja nie chciałem zapraszać gości, chciałem zapraszać gości różnych. Prawo, lewo? Prawo, już wrócimy na łowicz. Okej, różnych. Gości różnych, czyli też takich, których ja nie do końca się z nimi zgadzam. Ja nie do końca popieram ich zdanie, poglądy. Nawet bym powiedział, że ja uważam, że oni w życiu totalnie robią źle. Ale ja chciałbym z nimi rozmawiać. A wiesz, wrzucając nieraz taką osobę, ludzie mówią, że o Jezu, nagrał z jakimś debilem. No. Chodzi mi o to, żeby każdy mógł się w tym programie odsłonić, wiesz, że ja mógł porozmawiać na każdy temat i z każdym. Że ja wtedy nie jako prowadzący ten, wiesz, tutaj ty możesz swoje zdanie tutaj głosić, bo masz inny format. Ja chciałem tam siedzieć jak taki słup trochę i wyciągać. Wchodzić właśnie w rolę takiego reportera i się pytać. Na przykład porozmawiać z takim Jasiem Kapelą, z którym się na przykład totalnie nie zgadzam, ale wiesz, zadać mu kilka jakichś tam niewygodnych pytań, ale też i wygodnych pytań, żeby on się mógł też, wiesz, odnieść do tego wszystkiego, nie? Co on promuje swoją osobą, co uważa o promocji tego, czy on to robi dla jaj, czy nie dla jaj. Z takimi ludźmi też chciałbym rozmawiać. No ale mówię, nie do końca to wszyscy rozumieli, że są te łapki w dół, są te komentarze nieraz negatywne. No, trochę mnie to dobiło, powiem ci, pod jednym materiałem. No ale jedziemy dalej, pracujemy, no mam nadzieję, że ten format widzowie wszyscy w końcu zrozumieją i będziemy nagrywać. Nie z każdym się tam musimy zgadzać, no. Zawsze jestem daleki od tego, żeby w jakikolwiek sposób, jakikolwiek materiał promować na jakiejś tragedii, czyjejkolwiek, śmierci, niepowodzeniu, potknięciu i tak dalej, i tak dalej. Ale trudno by było, żebyśmy chociaż nie wspomnieli, Konrad, o tej tragicznej sytuacji z Mateuszem Murańskim. I ja bym nie chciał, żebyśmy oczywiście zaglądali tutaj w życie teraz Mateusza. Absolutnie jestem od tego daleki. Ale chciałbym, żebyś tak na koniec, zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, powiedział trochę, jaki ty masz pogląd, jeżeli chodzi o hejt w internecie i jaki ty masz pogląd, jeżeli chodzi o ten hejt, który jest bardzo mocno utożsamiany z freakfightami. Jak zrobić, żeby tego nie było? Jak zapobiegać takim tragediom? Był Dawid Ozdoba,
śmiem twierdzić, że niestety takim w takim negatywnym i ogromnym narzędziem jednak w tej tragedii z Dawidem Ozdobem też ozdobą był hejt. Śmiem twierdzić, że tutaj u Mateusza też ogromne piętno miały jednak te komentarze, poglądy i te takie niewyparzone buzie internetowe. Ja dobra, jak ale ja ci przerwę też, bo kurczę, no. Jest za wcześnie, żeby to mówić, ale ten materiał też trochę później pójdzie, więc ja ci powiem tak. Ktoś ten hejt też pracuje sobie. Wiesz, bo ty masz taki hejt? Nie mam. Ja też nie mam. To też moim zdaniem jest odpowiedź. No wiadomo, że nie powinno tego być. Ja jedyną w życiu osobą, jaką skrytykowałem i to prywatnie, to mogę powiedzieć, jest Ziemowit Kostakowski, z którym później pogadałem, bo w lewo jakbyś mógł. Bo wiesz, wypowiadał się o poglądach jakichś tam prawicowych i tak dalej, uważam, że do walki z Kapolem się nie przygotował. I mnie rozczarował, bo tam, wiesz, głosił poglądy prawicowe i tak dalej, wiesz, utożsamiał się z jakimiś tam rzeczami. Polska walcząca, żołnierze wyklęci, tak, wiesz, o honorze dużo mówił, więc ja nie mam do niego prezesie przegrał, bo przegrać walkę nie jest wstyd, tylko miałem prezesie, się nie przygotował, a gadał o takich rzeczach. Poruszał takie tematy po prostu. Trzeba się nie odzywać na, nie poruszać mi tam polskiej historii, nie poruszać tam bohaterów naszych narodowych, nie porównywać się w żaden sposób do nich, tylko wyjść, robić robotę, przegrać. No, trudno, nie udało się. Mnie tylko zdrażniło to, że on się, wiesz, na tym wszystkim tak chełpił po prostu, nie? A na koniec pokazał, że może wywalony na to miał. No ale Konrad, ale pamiętaj o jednej rzeczy. Krytyka konstruktywna to jedno, no. A najgorszego sortu hejt to drugie. No wiesz, no, ludzie też są bezwzględni. Nie mówię, że też, że wszyscy, ale no, wiesz, ty za tego komputera ciebie nie widać. Możesz sobie napisać, co chcesz. Ja też zauważyłem na przykład po chłopakach trochę, że wiesz, chłopaki przyszli z telewizji. Telewizja trochę co innego niż internet. Tak. Niektóre, wiesz, oni byli też zaskoczeni, zawsze Dominik, nieraz, że jakieś negatywne rzeczy się pojawiały pod filmikami, gdzie on, wiesz, jakiś żart opowiadał czy coś i on był na początku zdziwiony tym, że taki odbiór jest. Bo jednak te media troszeczkę się od siebie różnią. Trzeba umieć, jak to się mówi, umieć w ten internet uderzyć, nie? Ale no, na hejt, no... No, nie ma lekarstwa. Nie ma lekarstwa. No, no nie, wiesz, no, szkoda mi go jest strasznie, bo jest młody chłopak, 9-4 rocznik, on jest 2 lata ode mnie tylko starszy. Wiesz, zobacz, jaka kariera przed sobą w lewo. Zobacz, jaka duża kariera przed sobą. Mógł założyć już rodzinę, kurczę. Mógł naprawdę, wiesz, się mega gość rozwinąć. No zobacz, co się z nim stało, nie? Więc teraz też by należało zadać sobie, ja zawsze na przykład zadaję gościom u siebie w programie to pytanie, co ty sądzisz w ogóle na temat tych free fightów? No właśnie, do ciebie takie pytanie. Co ty sądzisz na ten temat? Czy to jest twoim zdaniem pozytywne zjawisko, czy nie? To jest, Konrad, tak trudny temat, że jakbyśmy teraz o tym zaczęli rozmawiać, co ja o tym szczerze myślę, jako... Zresztą ty znasz moje poglądy, bo nieraz, nie dwa o tym rozmawialiśmy. Przecież ja też jestem integralną częścią tego, bo przecież biłem się, dostałem ciężkie KO, więc na mnie też się hejt, tak. O jakiś tam, nie chcę powiedzieć ogromny, ale jakiś tam ale hejt mnie wylał. No za to, że ktoś mi zgasił światło, że 9 miesięcy ciężko się przygotowywałem, szła walka po mojej myśli i ktoś mi sprzedał lampę. Z przypadku czy nie z przypadku, nie ma znaczenia, zgasił mi światło, ale abstrahując od tego, to jest temat, o którym byśmy bardzo, bardzo długo musieli rozmawiać, więc myślę, że uważam, że jest, niesie ze sobą mnóstwo pozytywów, jak i mnóstwo negatywów i bardzo dużo zależy od ludzi po prostu, nie? No właśnie, mówię, z Mateuszem też, no... No wiesz, duże prawo. Było, tak, prawo, duże było na nich tam, znaczy, no też można powiedzieć, że nagonka, no nie można powiedzieć, że nagonka, no bo oni też gdzieś sami, no to jest ciężki temat, wiesz, ja nie chciałem tego za bardzo też poruszać, bo to jest chwila gdzieś dla rodziny, no to jest cholerna tragedia. Dlatego też zapytałem i od razu powiedziałem, że nie skupiamy się tutaj bardzo na Mateuszu, tylko raczej porozmawiamy o tym takim hejcie, nie, który moim skromnym zdaniem był, jest i będzie. Nie znajdziemy na niego lekarstwa nigdy. Internet jest w dalszym ciągu bardzo anonimowy i ludzie z poziomu kanapy pozwalają sobie na wszystko i bardzo często na za dużo, bo nigdy w życiu nie powiedzieliby ci tego w twarz, bo nie wiem, bo ktoś by dostał liścia albo po prostu nie miałby odwagi. Też ktoś mnie ogląda i sobie powie, kurde, fajny ten Karol, fajny gość, ale my też mamy gorsze dni. Ja na przykład też, wiesz, no nie pójdzie coś, no to jest życie, to, wiesz, to nie jest tak, że ja wstaję rano, codziennie mówię, o fajnie, z Sławkiem Toczkiem startowałem, biłem się z Manem Halidowem, idziemy zdobywać nowy świat, wiesz. Masz gorsze dni i trafiać się właśnie taki gorszy dzień, ja też taki gorszy dzień miałem, no i... Ja czytam, staram się czytać komentarze, na przykład gdzieś tam pod filmami, nie na swoich kanałach, nie zawsze to czytam, no bo wiesz, mam tych filmów mamy dużo, musiałbym cały dzień siedzieć i czytać. No ale gdzieś tam Real Farm wrzucił jakiś tam filmik ze mną, no i w lewo.
I pod jednym z tam z tych komentarzy, tam cztery komentarze chyba były tylko, więc nie było problemu dla mnie to, wiesz, rozczytać. Pierwszy komentarz był, kurwa, jak on wygląda z mordy zajebany, jak miał z 50 lat. Ja mam takich komentarzy w huk. Dużo, naprawdę. Ale to było na Facebooku. Klikłem sobie, wiesz, udostępniłem Real Farm film na YouTube, na Facebooku. No i wchodzę w gościa tego zdjęcie, chłop uśmiechnięty, ma dwa zęby. Rozumiesz? No to ja wyglądam staro, jestem zajechany, czyli on w prawo. On na mojej podstawie tego, że ja wyglądałem staro, bo faktycznie wyglądam, jakbym miał 40 lat, ale mam 26, gdzieś swoje kompleksy odreagowuje. Jak sobie usiadłem, pomyślałem, mówię, ty, a jak mam mu to pomóc? No tak. Co mi to szkodzi? On mnie kliknął, sponsor mówi, kurwa, film skarowata, ludzie komentują, klikają, karuzela się kręci. Ach, i chłopu jest lepiej, dla mnie też jest spoko, no bo w sumie mnie to nie, wiesz, no... Nie ziębi ani nie grzeje. Nie ziębi ani nie grzeje, co on powie, wiesz, jakbym tak, nie wiem, jakaś dziewczyna powiedziała, to może bym nie było trawą, kurde, nie, może coś trzeba z tym zrobić. Ale jak dopisze mi chłop, który ma niepełne uzębienie, dwie jedynki z przodu tylko wystają, w lewo, dwie jedynki tylko z przodu wystają i o, nie chodzi mi, że się śmieje, że on nie ma zębów, tylko, że on mnie krytykuje, wiesz, że no ja też nie jestem DiCaprio, ale no rozumiesz. Rozumiem. No i postawmy tutaj kropkę, bo to myślę, że więcej co nie ma tego tematu drążyć, bo hejt był, jest i będzie, moim skromnym zdaniem był, jest i będzie na każdej płaszczyźnie życiowej, czego byśmy nie poruszyli. Jeszcze przerwę ci. Tylko ważne, żeby to odróżnić to od tej krytyki, bo ta krytyka no, często też jest potrzebna. Bo jakby tak każdego klepać po plecach, to wiesz, co by tu się działo? Tak. Wszyscy by w piórka obrośli, każdy by był gwiazdor i każdy by był, kurde, bezbłędny, niezniszczalny i w ogóle nieomylny, nie? Dokładnie. Na koniec, podsumowując naszą długą rozmowę, myślę, że bardzo ciekawą, tak myślę, czy tutaj gdzieś zaparkować? Czekaj, gdzie ta twoja siłownia jest? Bo już tam w lewo. Dobra, to sobie spróbujemy tam podjechać. Jeszcze ci zdjątko pstryknę. I na sam koniec. Co ci, tak jak było ostatnio, jak jechaliśmy ze Strong ekipą, co ci w duszy gra, co masz ciekawego do powiedzenia swoim widzom, swoim słuchaczom, hejterom, ludziom, którzy gdzieś tam cię podziwiają i tak dalej, i tak dalej. Na koniec tej naszej... Słuchajcie, ja wam wszystkim bardzo dziękuję, że mnie śledzicie, dziękuję że tym wszystkim, którzy mi kibicują. Wiem, że mega często do mnie piszecie, na przykład na tym Instagramie i tak dalej. Ja nie, naprawdę, kurczę, nie mam czasu zawsze tam odpisać, ale jestem mega wdzięczny za to, co robicie. Nieraz nawet nie odpiszę, odczytam, przepraszam, bo ja wiem, że jak odpiszę, to potem masz litanie, wiesz, no ja mam potem zapchane to i dlatego przepraszam, że nie odpisuję, ale wszystkim, którzy mnie śledzą, którzy mi kibicują, dziękuję serdecznie. Tym, którzy gdzieś tam widzą jakieś moje błędy i je wytykają w sposób kulturalny, również dziękuję, bo wtedy dużo też takich miałem przypadków, że ktoś mi coś napisał, mówię, kurwa, ale ham, a później mówię, ale chłop ma rację. Wiesz, i też jakieś zmiany robiłem, a tym wszystkim, którzy hejtują po to, żeby zhejtować, żebym się źle poczuł, to mam przykrą wiadomość, czuję się zajebiście. I tak niech zostanie. Dziękuję wszystkim bardzo. A ja dodam od siebie jak zwykle. Jeżeli materiał przypadł wam do gustu, kciuki w górę. Komentujcie, oczywiście starajmy się zachować, kurde, poziom, żadnego rynsztoku, wiecie o tym, że nie będę tolerował, mimo tego, że w komentarzach bardzo mocno jestem tam z wami, partycypuję, rozmawiamy sobie, ale starajmy się zawsze robić to na poziomie, to lubię i to szanuję. Dzwoneczki, będziecie z nami na bieżąco, piszcie oczywiście w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odsłonach jazdy z wujaszkiem, pomóżcie nam rozwinąć ten format i oczywiście kanał Olimp Sport Nutrition. Śledźcie rozmowy między seriami Konrada, śledźcie oczywiście Strong ekipę, kibicujcie, trzymajcie kciuki, oczywiście ja te kciuki też będę trzymał i tak jak powiedziałem, słowo się rzekło kobyłka u płotu, jeżeli będziesz potrzebował jakiejś pomocy, ja ci w szarpaninach za bardzo nie pomogę, ale w tej stójce miałeś okazję się przekonać, że tam troszeczkę kumam trochę bazę, mimo tego, że mi światło zgaszono, to kumam trochę bazę. No i co? Tyle. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy Złowicza. Mam nadzieję, że kurde, pogadaliśmy sobie. Jesteśmy na rynku, które są tylko trzy w Europie. Przepraszam, że to ciągle gadam w każdym odcinku, ale ja się lubię tym chwalić, bo ja kocham swoje miasto, jakie jest, takie jest, ale rynek mamy piękny i zabytkowy, także zapraszam wszystkich serdecznie na rynek Dołowicza. I na siłownię. I na siłownię, tak, jak ktoś chce, to też zapraszam. Real Gym by Konrad Karwat. Tak jest, dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć, elo. Fejka.